Cześć, siemanko, z tej strony Araulen i witam was w 71. odcinku symulatora Farmy 2016 na moim kanale. Po pierwsze pragnę zauważyć, że może się bardzo rzucać w uszy praca piły mechanicznej, ponieważ mam drobne remonty na podwórku i takową piłę może być słychać. Jeszcze sobie mikrofon poprawię. Nie wiem też, czy odcinek pojawi się o równej 18, auć. Bo... No cóż, jest godzina 16.34, jak to nagrywam. Także tutaj wszystko leży w kwestii, czy mój internet da radę. Możliwe, że tam troszkę się spóźni. Zobaczymy. Pytaliście się mnie, czy byłaby możliwość pokazania wałów półprawowych, także szczerze, wały uprawowe. Także no nie widzę problemu. Możemy takowe wały sprawdzić, jak one działają, chociaż nie gwarantuję, że one będą dobrze działać. Bo dużo maszyn jeszcze wymaga poprawek i dopiero się te poprawki nanoszą. Także możliwe, że nie będzie cudów. I od razu o tym mówię, szczerze nie korzystałem z wałów. Także pojęcia nie mam, jak one działają. Masz terrarol. Dobra. I co jeszcze chciałem powiedzieć? Liczyłem, że update dziś jakiś wyjdzie, ale nie wyszedł. Także na razie bez zmian. Ale dziękuję wam bardzo, że wspieracie. Co tu się dzieje? No tak, bo ten jest trochę źle traktowany. Bo on powinien mieć sobie funkcję opuszczania pro rozkładania i jakoś tak on jest chyba na... On nie jest fizycznie interpretowany, bo kółka wchodzą w ziemię. Także nie jest fizycznie interpretowany. Zobaczymy, co będzie na polu. Chciałem zrobić dzisiaj live'a o godzinie około 20, żeby sprawdzić, jak tam net śmiga i po prostu może spróbować przenieść się nawet na streamowanie Full HD. Ale tego nie zrobię, bo niejako nie mam dzisiaj czasu, bo wróciłem. Chcę odcinek nagrać, wrzucić i się troszkę zdrzemnąć. A już po 20 muszę jechać do brata jeszcze coś załatwić, także może być ciężko, ale myślę, że można by było w sobotę coś machnąć. Także jeśli bylibyście chętni, to mówmy się, że w sobotę o 20 machniemy live'a na YouTube. Na YouTube dlatego, że YouTube oferuje mi transkodowanie. I wtedy sobie możemy pograć, potestować internet i tak dalej. Z góry mówię, że live taki może być bardzo często przerywany, bo to ma być live przede wszystkim do testów internetu, jak on radzi sobie z danymi parametrami i wy będziecie musieli mi pomóc z doborem jak najlepszej jakości płynności. No ten upload, który teraz udaje mi się osiągać, czyli te 30 megabitów na sekundę, daje mi naprawdę spore możliwości, jeśli chodzi o streamowanie. I można naprawdę fajnie to wykorzystać. Kwestia tylko troszkę czasu i doboru jakości parametrów. Wow, w ogóle nuta całkiem nieźle się nawet sprawuje. Może troszkę za szeroki zasięg pracy ma i brakuje mu tego osobnego rozkładania i opuszczania, plus tej fizyczności, ale koniec końców prezentuje się całkiem przyzwoicie, także skoczymy sobie teraz do domku i obadamy poprzednie wały półprawowe. Kamera mi się tu przełączyła, ponieważ byłem na kamerze na maszynie. Bałem się, że mi wywali. Byłem na kamerze na maszynie, no i jak się ta maszyna odczepiła, no to gdzieś musiała się ta kamera przełączyć, prawda? Także to by tak to było. Właśnie,
Nie wiem, czy wiecie. Pewnie nie wiecie, dlatego mówię. W niedzielę o 16 na fanpage SF-a Farm Experta pojawi się kolejne wideo takie promocyjne i pojawią się też oficjalne informacje co do premiery update'u na polskim rynku do SF-a. Także bądźcie czujni, pojawią się oficjalne informacje i będziecie mogli obadać, jak tam się sprawy mają. Mogę powiedzieć jedynie, że będą to bardzo pozytywne informacje, także mam nadzieję, że będziecie czekali, będziecie obserwować. Niedziela, godzina 16, fanpage Farm Expert. Oczywiście wideo będzie w języku angielskim, ale informacje już tam konkretne będą w języku polskim, także będzie można to obadać, jakbyście tam chcieli. Powiem tak, mogę powiedzieć też tyle, bo to już mogę teraz powiedzieć. Jak weszła mapa Toskanii, Słoneczna Dolina, no to mówię, że nie mam pewności, czy pojawi się ona w polskiej wersji, czy nie, ponieważ w przypadku 15 mapa od Freud DLC, przetwórni owoców, się nie pojawiła. Także mogę powiedzieć już teraz, że mapa Słoneczna Dolina się nie pojawi. Myślę jednak, że w kontekście moddingu nie ma co się oszukiwać, zapewne dużo lepszych map od graczy, nie będzie to duża strata. Resztę informacji podamy na fanpage, abyście mieli jakieś tam pytania do mnie, czy coś w tym kontekście właśnie update'u, no jakiegoś podyskutowania, no to zapraszam, czy to w komentarzach, czy gdzieś tam na fanpage, czy gdzieś. Gdziekolwiek tam chcecie, gdziekolwiek wam pasuje, że możecie pytać i postaram się odpowiedzieć na to, co będę mógł. Jeszcze co do live'a, to może... Aha. Okej. Co do live'a, to możecie śmiało pisać, co można by było sobie pograć. Nie wiem, czy już mówiłem, czy nie. Troszkę się gubię. O. No może tego to ja nie będę komentował. Tak sobie pozwolę tego nie komentować, bo chyba to będzie najlepszą decyzją. I update poprawiający maszyny zdecydowanie by się przydał, bo jak mi to ktoś tu zobaczy z zagranicy, to po prostu się przeżegna. Ja tu robię teraz kompletną antyreklamę. No jedź! O, dobra. Ale spróbujemy przynajmniej, czy na polu działa, jak powinien działać. Machniemy coś takiego. No, na polu trzeba przyznać działa. Ogólnie na polu te agregawały uprawowe całkiem fajnie działają. To nie można zarzucić. Gorzej jest w przypadku transportu. Już się troszkę gorzej zachowują. Także, ale ogólnie nieźle. Myślę, że do zniesienia. I zobaczymy, jak tu sobie pokręcimy. No pięknie widać, jak się kółeczka robią. Że Luksio. Dobra. Przejedziemy sobie tutaj, będziemy chyba kończyć na dzisiaj. Czy bym mógł to wrzucić jeszcze? Może uda mi się nawet na 18 wyrobić, także byłoby bardzo, bardzo spoko. I dzisiaj krótki odcinek i może taki trochę... O właśnie! Jeszcze pytanie co do... Czemu ja ciągle nagrywam nową fizykę? Kwestia nowa fizyka w tytule to określenie jakoby tak zwanego arku działu, który jest poświęcony właśnie nowej fizyce. Nie to, że po prostu nagrywam nową fizykę i tak dalej, bo niby nagrywam nową fizykę, ale po prostu to ma pomóc w identyfikacji, co nagrywam, bo jakby ja bym usunął ten dopisek, no to ludzie by kminili, że to jest już oficjalna wersja i tak dalej, chociaż i tak nadal niektórzy tak myślą i nic nie będzie poprawiane,
A to jest cały czas beta, dlatego między innymi dodaję tą kwestię nowej fizyki. Koniec kwietnia chyba jest zakończenie nowej fizyki, a w maju jest przeniesienie zaczepów na fizyczne w maszynach ciąganych, tych niektórych, jak na przykład pługi. Dobra, dzisiaj to było na tyle. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.